Dobry wieczór Państwu. Obradowało prezydium rządu. Zasadniczym tematem posiedzenia były sprawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Ocenia się, że ogólne warunki agrometeorologiczne były korzystne dla zimowania roślin. Prezydium rządu zapoznało się z informacją o produkcji zwierzęcej i bilansie mięsa w bieżącym roku. Stan pogłowia trzody chlewnej powoli zaczyna wzrastać. Przewodniczący Komisji Międzynarodowej KCPZPR, członek Biura Politycznego, minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej przed Krajową Konferencją Partyjną. Rozpatrywane były pokojowe inicjatywy Związku Radzieckiego i państw wspólnoty socjalistycznej. Niezwykle ważnym, poruszanym na wszystkich posiedzeniach zagadnieniem były problemy umacniania zwartości państw socjalistycznych, w szczególności zaś przyjaźni i współpracy ze Związkiem Radzieckim. Czym żyje załoga Waszej fabryki? Podstawowe szczeble Waszej organizacji. Część załogi pracuje dobrze, a pozostała część, ta niewielka oczywiście, próbuje w jakiś sposób na tej załodze żerować. I to jest bardzo mocno naciskane na zebraniach partyjnych i z tym trzeba podjąć jakąś walkę zdecydowaną. Mnie się wydaje, że jest już czas ku temu, te 2,5 roku różnego rodzaju takich wstrząsów partią, prawda, spowodowało to, że niektórzy członkowie w jakiś sposób nie zawsze zajmowali to stanowisko takie, jakie powinni zająć, prawda? Jak ocenić stan odradzania się partii po 9. zjeździe? Co zrobić dla wykorzystania wszystkich rezerw służących podnoszeniu skuteczności partyjnych działań w służbie robotniczej sprawy? Na te między innymi pytania szukano odpowiedzi podczas spotkania w Środzie Wielkopolskiej z udziałem członka Biura Politycznego KCPZPR Stanisława Kałkusa. Elektrociepłownia Siekierki. Dotychczas do uruchamiania kotłów energetycznych stosowane były palniki produkowane na licencji angielskiej firmy IC, przystosowane do spalania 1000 kg mazutu na godzinę. Tych samych palników używano jednak także do podtrzymywania płomienia pod kotłami, gdy do elektrowni trafiał węgiel o niskiej kaloryczności. A wystarczyłyby mniejsze, o 5-krotnie niższej wydajności i zużywające mniej oleju opałowego. Ale takich palników nie było. Dzięki nowym palnikom w elektrociepłowni zaoszczędzono już w ubiegłym roku 5000 ton mazutu. Palniki te będą zainstalowane także w elektrociepłowniach w Bełchatowie, Kawęczynie i we Wrocławiu. Szacuje się, że oszczędności paliwa w ciągu roku w samej tylko bełchatowskiej elektrociepłowni wyniosą docelowo 8000 ton mazutu rocznie. W Katowicach odbyła się dziś międzywojewódzka narada poświęcona ocenie stanu bezpieczeństwa oraz zwalczaniu patologii społecznej. Podkreślono, iż mimo poprawy nadal zdarzają się rozboje, pobicia i włamania. Wydano im zdecydowaną walkę. Chodzi o stworzenie szerokiego frontu społecznego skierowanego przeciwko wszystkim, którzy naruszają prawo. W Ministerstwie Administracji i Gospodarki Przestrzennej odbyła się konferencja prasowa na temat ogólnokrajowej akcji Posesja 84, której inicjatorem jest Komitet Rady Ministrów do spraw umacniania bezpieczeństwa obywateli, ładu i porządku publicznego. Z pewnością każdy przyzna, że wiosenne porządki to dobry zwyczaj. Kiedyś na święta bieliło się ściany domów, malowało płoty, sprzątało obejścia. Tradycja przetrwała do dziś, ale nie wszędzie. Na szczęście takie widoki nie są stałym elementem pejzażu w naszych miastach i wsiach. Wcale nie musimy oglądać tych różności, skoro można mieszkać i żyć w uporządkowanym i schludnym otoczeniu. Tegoroczna akcja Posesja to właśnie wielkie wiosenne porządkowanie. Już za tydzień grupy kontrolne będą zwracały uwagę, na razie bez mandatów, na stan porządku i czystości w osiedlach, na podwórzach, w budynkach, na placach budów. Od 16 kwietnia za nieporządek, brud i niedbalstwo będą mandaty, wnioski do kolegiów i kary dyscyplinarne. Na początku lipca będzie rekontrola. Grupy kontrolerów m.in. zajmą się stanem nawierzchni, chodników i jezdni, porządkiem na budowach. Nieaktualne znaki drogowe zostaną skasowane lub wymienione. Mają być zlikwidowane dzikie wysypiska śmieci. Również i te miejsca powinny się zmienić, chociażby pod względem czystości. Szczególnie dla gospodarzy domów będzie to praktyczny egzamin. Dozorcy, którzy nie chcą pracować, zostaną ze służbowych mieszkań wyeksmitowani do lokali zastępczych o niższym standardzie. Już buduje się w Krakowie taki dom dla leniwych dozorców. Ciekawe, czy i tam będą równie złymi gospodarzami domu. Akcja Posesja 84 to nie tylko kontrole, zalecenia i kary, ale przede wszystkim wielkie wiosenne porządki na terenie całej Polski. Po to, by stały się one nawykiem. Wiadomości sportowe i prognoza pogody. Ryszard Świerat i Andrzej Suchron zwyciężyli w swych kategoriach wagowych w rozegranych tam międzynarodowym turnieju w stylu klasycznym.
Przypomnijmy oto, Andrzej Supron, waga do 74 kg, w pojedynku o pierwsze miejsce z Węgrem Ferencem Kociszem. Andrzej Supron zna swego rywala dobrze. W Budapeszcie rok temu na Mistrzostwach Europy przegrał z nim w finale, ale tym razem, mimo opresji, w której w tej chwili się znajduje, wygrał z nim 5-4. Polak po lewej stronie. U naszych południowych sąsiadów często odbywają się imprezy motocrossowe. Wczoraj rozegrano już po raz 15 zawody o Puchar Telewizji Czechosłowackiej. Zwyciężył w finale Zdenek Antoni. A oto zdjęcia z międzynarodowego turnieju judo rozegranego w Pradze z udziałem polskich zawodników, z których największy sukces odniósł Waldemar Ligeń, który zajął trzecie miejsce w wadze do 78 kg. Miłą niespodzianką dla gospodarzy było zwycięstwo judoki czechosłowackiego Sosny na Divizienko, wicemistrzem świata ze Związku Radzieckiego, w wadze do 95 kg. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.